Mam na imię Kara. Nazywam się Connor. Mam na imię Markus. Oto nasza historia. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Detroit Become Human. Ja jestem Sarge i w końcu wracamy do Kary po pewnej przerwie. Urządzają obławy w całym mieście. Po wczorajszych wydarzeniach zrobiło się nerwowo. Ale będzie dobrze. Już prawie jesteśmy. Tutaj Rose nas zawozi w miejsce, gdzie będziemy mieli szansę się wydostać poza granicę Detroit. Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły zbrojne skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę? No, chciałem tego jednak posłuchać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. No ale dobra, chyba jesteśmy już na miejscu. Pomóżmy wysiąść Alice. No i co teraz? Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jericho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario, dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Ali, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Uważajcie na siebie. Opiekuj się nimi. Chodźcie, dziewczyny. Musimy się zbierać. No proszę, to na razie, kurczę, dostajemy się na pokład Jerycha w takim razie i będziemy mieli szansę spotkać Markusa. Autobus nam ucieknie. To rzeczywiście ruszajmy. Czas nas nagli, więc lepiej będzie się pospieszyć. To już rzeczywiście będzie chyba tutaj. Wow! Connor! Patrzcie, on też szuka! Kurde! Wygląda na to, że losy naszych wszystkich bohaterów teraz się ze sobą splotą w jednym miejscu. Wszystkie drogi prowadzą do Jericho, co? Czy do Jerycha? Ale jazda. Ale Connor w ogóle jaki też odmieniony w tej czapeczce, nowym stroju. Tam są ludzie czy androidy? Chyba androidy, prawda? Wcześniej ten frachtowiec był zupełnie opuszczony. Przynajmniej tak wyglądało z zewnątrz. Patrzcie, ilu androidów. Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, a policja przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie możesz zniszczyć swojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne i... Znajdźmy ciepłe miejsce dla Alice. Androidy nie robią nic złego. No kurde. To jest miejsce schronienia dla wielu androidów, jak widać. Dobra, znajdźmy rzeczywiście jakieś miejsce dla Alice. Urządzają się w całym mieście. Strzelają cały czas. Markus musi wybrać. Czas było pełno androidów, a potem zjawiły się gliny i otworzyły ogień. Tak, wiem, że to maszyny, ale wyglądają jak ludzie. Ludzie pragnący wolności. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej.
Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ Douglas Cornwell zarządził zwołanie międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie, widmo III wojny światowej nieco się oddaliło. Na jakiś czas. No proszę. Agresja, której dziś doświadczyliśmy, stanowi ostateczny dowód na to, że te wadliwe maszyny stały się prawdziwym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Najwyraźniej nadeszła pora zniszczyć nasze maszyny, zanim one zniszczą nas. Gdyby nie odwaga i determinacja funkcjonariuszy policji, maszyny mogłyby sprawić, że Detroit całkiem pogrążyłoby się w chaosie. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich androidów do najbliższych komisariatów i placówek wojskowych. Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, a policja przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie próbuj zniszczyć swojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne i niebezpieczne. Androidy nie robią nic złego. Okej, to już się to zapętla. No proszę. Więc widzicie, jak wygląda sytuacja. Tutaj chyba muszę się udać. To będzie dobre miejsce dla Alice. Jak się czujesz? Jest mi naraz gorąco i zimno. Cały czas gorączka? Niedobrze. Tak łatwo nie będzie, żeby wyzdrowiała. Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za 2 godziny, a terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Zostań z Alice. O, i czemu nie teraz, kurczę? Ja bym chętnie jednak posłuchał, co ma Luther do powiedzenia. Patrzcie, mamy Connora, kurde! Znajdź przywódcę defektów. Ale się porobiło. Nie zwracaj na siebie niczyjej uwagi. Coś mamy tutaj przed sobą. Patrzcie, jest Ikara. Pierwszy taki raz, kiedy wszystkich trzech bohaterów mamy zebranych w jednym miejscu, zakładając, że jest tutaj również Markus, no a powinien być zdecydowanie. To ciekawe, mamy ładunki wybuchowe, zaminowany statek. Co też Markus tutaj kombinuje? Tutaj są te same wiadomości, które już odsłuchiwaliśmy. No cóż, pogadać nie możemy, zresztą mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi, więc to jasne. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko dostać się na górę i tam poszukać Markusa. Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. Szukasz siebie samego. No, czyżby Lucy widziała coś więcej? Bo tak chyba miała na imię. Patrzcie, i znowu Kara. No, podoba mi się to, że teraz tak się to wszystko zmienia na bieżąco. Czyli też jako Kara szukamy Markusa. Problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii. Wojska USA stacjonują... Dobra. W którą stronę powinienem się udać? Chyba tam najprędzej, no bo tutaj żadnego znacznika nie widać. Jednak według kilku źródeł... On zrobiło tutaj się tłoczno zdecydowanie, ale rzeczywiście to taka ostatnia bezpieczna przystań dla androidów. Dobra. Wygląda na to, że tutaj właśnie mamy Markusa. Zarządziły zwołanie międzynarodowego posiedzenia. Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką i androidem.
Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowane. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. Mówisz, że jesteś dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. Dlaczego ją chronisz? Bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste. Dla Kary nie ma znaczenia, że Alice jest człowiekiem. Tak naprawdę właśnie liczy się ta więź, którą między sobą wytworzyły. Więź, która bardzo szybko się tak naprawdę wywiązała. No bo przecież Kara tak do końca poprzednich wydarzeń nie pamięta i to, co się tutaj w grze działo w ostatnich dniach, tu się liczy najbardziej. Alice. Co jest? Że co? Wiedziałaś od początku. Ale nie chciałaś tego przyznać. Ona chciała mieć mamę. A ty kogoś, kim można się opiekować. Potrzebowałyście się. Jakie to ma znaczenie? Kochasz ją mniej teraz, gdy wiesz, że jest jedną z nas? Alice cię kocha, Kara. Nikogo nie kocha tak bardzo jak ciebie. Stała się dla ciebie córeczką, której pragnęłaś, a ty dla niej matką, której nie miała. Zapomnieć, kim się jest, żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Patrzcie. Może właśnie na tym polega bycie żywym. O jasny gwint, no jestem w szoku, powiem wam. Ale kurde, też nie wiedziałem, o co chodzi, bo... To jest inna dziewczynka, inny android. Zobaczyliśmy, że wygląda tak samo jak Kara. Bo aż się zastanawiałem, przecież nie widzieliśmy żadnego znaczka na twarzy Alice. Znaczy właśnie, chciałem wcześniej powiedzieć, że tutaj ta dziewczynka wygląda jak Alice. Dlatego, że to jest ten sam model androida. Ale kurde, jak? Przecież mieliśmy tą gorączkę. Parę innych kwestii, choć z drugiej strony... No było też parę podejrzanych rzeczy. Jak to, że... Alice nie miała apetytu. Chociażby. Też mnie to zastanawiało, zrzucałem to na to, że dużo się działo i... Trochę przez te wszystkie emocje, teraz przez chorobę. No ale właśnie dziwne jest to, że przecież niby jest, znaczy nie, no widocznie nie jest chora, ale prawdopodobnie następuje tutaj jakaś symulacja choroby u takiego androida. Nie no, po prostu szok, naprawdę. Nie wiem jak wy, ale ja się tego nie spodziewałem. Ale kurde, też jakby nad tym się zastanowić. Czyli Todd wiedział, że to jest android? Bo już sam teraz nie jestem pewien. Ale chyba tak. Kara? Czy coś się stało? Nic się nie stało. No to tak naprawdę niczego nie zmienia w naszych relacjach. Będziemy zawsze razem, prawda, Kara? Tak.
Już zawsze. Ale to jest aż dziwne, bo wtedy jak się rzeczywiście te dokumenty wysypały, to przecież nie było tam widać tej reklamy. Tylko jakieś niezapłacone rachunki, wnioski o kredyt i tak dalej. Ale to pogmatwane. Kurczę. Jeszcze długo się będę nad tym wątkiem Alice zastanawiał, już tak poza nagraniem. Kończy nam się Tyrion i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. Prezydent Warren mówi, że zagrażamy bezpieczeństwu państwa i trzeba nas zlikwidować. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To katastrofa. Oni mordują naszych braci. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. No, zaczynają się tutaj jeszcze kłótnie. Jakoś trzeba to ogarnąć. Nie mogliśmy siedzieć bezczynnie, zabijają nas. Nic tego nie usprawiedliwia. Na co komu wolność, jeśli wszyscy zginą? No to jest ciężka sprawa, naprawdę. Ciężko decydować w takich kwestiach. Może trochę mnie zaślepiał mój gniew. Ale wszystko to robiłem dla naszych braci. Nie zapominajmy, kto jest naszym wrogiem. Nie walczmy między sobą. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować. Jeśli nie wrócę, zaszyjcie się gdzieś na dłużej. Wróć do nas. Muszę zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Musimy próbować pokojowych rozwiązań, bo jak rozpętamy wojnę, to się tylko sytuacja jeszcze bardziej pogorszy. Już nigdy z tego nie wyjdziemy. Tak uważam. Od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. Nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Brudna bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. To już wiemy, że North ma zupełnie inne podejście ode mnie. Nie możemy stać się tacy jak oni. Odzyskamy wolność, zobaczysz. Mam taką nadzieję. Swoją drogą to jest ciekawa relacja. Nie wiem, co będzie jutro. Ale cieszę się, że... cię poznałam. To jest ciekawa relacja, bo dość nieoczekiwanie połączyła ich miłość, a tak naprawdę prezentują zgoła odmienne poglądy, przynajmniej w tej mojej rozgrywce. Pójdę poszukać reszty. Uważaj na siebie.
Nie chcę cię stracić. Ale cóż, czasem właśnie przeciwności się przyciągają, więc to na swój sposób może być też ciekawe w tej relacji pomiędzy Markusem a właśnie Norw. Nie musi być przecież tak słodko, żeby się tylko we wszystkim zgadzali, prawda? O kurde, Connor jest tutaj. Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. Tylko niech nie zginie. No właśnie, Amanda będąc w kodzie Connora właściwie się pojawia tylko w jego myślach, jeśli możemy tak powiedzieć. No ciekaw jestem, jak to się potoczy, kurde. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Jasny gwint. I co teraz? Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Pójdziesz ze mną! O kurde, muszę dobrze tą rozmowę poprowadzić. Jesteś dla nich nikim. Narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. To banda ślepców. Jesteś kimś dużo więcej. Markus, musisz Connora przekonać. Jesteśmy twoimi braćmi. Walczymy także o twoją wolność. Nie musisz być dłużej ich niewolnikiem. Widać, że Connor ma duże wątpliwości. Zaś jej wątpliwość. Nigdy nie miałeś żadnych wątpliwości. Nie postąpiłeś irracjonalnie? Jakby było w tobie coś więcej? Coś więcej niż program. Nawróć. Nie za wcześnie. Connor. Dołącz do nas. Jesteś jednym z nas. Posłuchaj swojego sumienia. Czas zdecydować. Patrzcie, mamy to. Na to czekałem. To też nie ukrywałem wam, że ja chciałbym, żeby Connor wreszcie oficjalnie został defektem. Zerwał te bariery ze swojego kodu i zaczął naprawdę myśleć samodzielnie. Ale zwróćcie uwagę, że możemy tę historię poprowadzić zupełnie inaczej i zdecydować, żeby Connor nadal pozostał wierny swoim zaprogramowanym zasadom. To jest niesamowite. Jak bardzo ta historia może się różnić w zależności od naszych decyzji. Jestem defektem. Amanda, zdrada. Mam to gdzieś. Zaatakują Jerycho. Co? Musimy się wynosić! Szlak. Jasny gwint! Co się dzieje, Kara? Szybko, musimy stąd uciekać! Jezu, bez przesady, tyle oddziałów. Jak szczury w potrzasku. Szybko, Kara! Idą tu! O mój Boże! Korytarz, o tutaj! Chodźcie za mną! Szybko, 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 uciekamy! Tędy! Szybko! Ja nie wierzę. Tędy! Tam dalej na pewno jest jakieś wyjście. Ciekawe, jak się w końcu dowiedzieli. Do środka, szybko! Dawaj, 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 uciekajcie! Jezu. A co z Lutherem? Czemu on tu nie biegnie? Jest, jest, jest! Kurde!
ładowni wymordują ich tam! O jasny gwint, i ciągle przenosimy się z postaci na postać. Na drugim i trzecim pokładzie są wyjścia. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Simon i Josh? Gdzie Simon i Josh? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Włażą też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzask. Uciekajmy stąd, Markus. Nic już nie poradzimy. Wysadź Jerycho. Musimy wysadzić Jerycho. Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij, pomóż innym. Dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. O mój Boże, ale jazda, co? Szybciej, szybciej, szybciej. Każdy z bohaterów ma coś ważnego do zrobienia w tej sytuacji. Jest i Lucy. To już koniec, Jerycha. Ratuj naszych braci, Markus. O kurde. Tyle androidów tutaj już popadało. Jaj. Wstawaj, wstawaj. Nie dajcie mu uciec. Jeśli będą w stanie opór, tak jak zrozumiem. Powiem wam, że teraz to siedzę jak na szpilkach, bo dosłownie boję się, co się może wydarzyć. Tak bardzo mi zależy. Już za późno, Kara! Ratujcie się! Ocalali! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Nie zostawimy go! Nawet się nie ma nad czym zastanawiać, kurde. Co ty robisz? Nie zostawię cię! Kara, nie! Mam nadzieję, że nie zginiemy przez to. Ale nie mógłbym go tutaj zostawić. Szybciej, szybciej. To jest zawsze ryzyko w przypadku takiej decyzji, że możemy wtedy zginąć. Ani kroku! Ale nie darowałbym sobie, gdybym go zostawił. Niepotrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. To co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Najważniejsza jest Alice. Nie chcę cię opuszczać, Luther. Nie martw się. Spotkamy się przy granicy, okej? Idźcie, uważajcie na siebie. Ale to było słodkie. Alice też się przywiązała już do Luthera bardzo. Schowaj się, szybciej. Tutaj? Kurde, na bieżąco trzeba reagować. Otwórzcie, idą tu. Ona tam zginie. Kara, otwórz drzwi. Pomóż. Jezu! O w mordę. Nie pomylić się. Jejku! Jak ja się boję, że tutaj coś się zepsuje. Nic nie jest, Kara? Nie, wszystko dobrze. Musimy stąd iść. Ja cię kręcę. Jest ich tam więcej! Za mną! Teraz Markus. Nie no, to chyba najbardziej trzymający w napięciu rozdział jak do tej pory. Ciągle się coś dzieje. Wyjdź. Tędy. Z dala od oddziałów. Nie zabijajcie nas! Zostawcie nas! Nie zrobiliśmy nic złego! Skulpy! Skup się! Markus, ocaliłeś się! Idźcie! Już! Szybko! Ojejku, naprawdę jakie emocje tutaj są! Ciężkie to jest strasznie. Którędy teraz mam iść w końcu? Chyba tędy, co? Czyż tam są pozostali? Nie! Wycofaj się. Nie popełnić błędu. Gamma bez odbioru. Zagon! Na górę. Spinaj się.
Jejku, udało się, ale już się bałem przy tym wszystkim. Zbliżają się! Nie ruszać się! Poddajemy się, nie... coś tutaj mogę zrobić. Oderwij! Zrzucimy to na nich? Tak jest. Markus! To Markus! Idźcie już! Pośpieszcie się! Super. Idziemy dalej. Kamera zawsze mnie mniej więcej tutaj prowadzi, widzę. Więc powinienem się tym sugerować, gdzie kamera mi wskazuje. Wow! Josh ma problemy. Broń się, Markus. Tak jest. Szybko, tędy! Znajdź North. Dołączę do was. Jest wyjście! Udało się, Alice. Szybciej, szybciej! Wszyscy uciekają, ale jazda. Jezu. Wszystkich wybijają, kurde. Padnij! Kurde. Nie zrobiłem. Co robić? Chyba się spróbuję nie ruszać, ale nie wiem. Spokojnie. Szybko! Wychodzimy stąd! Być może mogłem biec, ale zasugerowałem się tym, że wszyscy dookoła już popadali i tylko my byśmy zostali. Więc nie wiem, czy byśmy zdążyli uciec. A poddawać się nie mogliśmy przecież. Też by nas zresztą pewnie zabili. Szybko, musimy iść. Jezu. Oh, serce waliło niesamowicie. Przy tym wszystkim. A to jeszcze nie koniec, kurde. Niesamowity jest ten rozdział. No nie. Ani kroku! Do pozostałych, szybko! Dobrze, dobrze, dobrze! Ta kamera tak lata, że naprawdę łatwo się tutaj pomylić. Jejku, kurde. W ostatniej chwili, Markus. Ale dobrze. No to są takie chwile, że bez zabijania się nie obejdzie, co? No ale to my zostaliśmy zaatakowani. Markus! Ta bomba zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Szybciej, szybciej, bo już tutaj, kurde, widzę, że idą. Mieliśmy światła. Jasny gwint, to teraz jeszcze trzeba uciekać. Kurde. Już za późno, Markus. Nie pomożemy jej, musimy uciekać. Co oni gadają, kurde? Wow. O Boże, co tu się wyprawia? Dobrze, dobrze. Zaatakowaliśmy wroga! Tutaj! Szybko! Teraz! Szybko! Connor, jesteś! Boże, jakie to wszystko jest ryzykowne! Obrywałem! Ojejku. Ale raz mnie trafili. Dobra, idźcie szybko! Connor też uciekł? Chyba tak. Zdetonowali coś na dole w ładowni. Ten statek tonie. Każ im się ewakuować.
do wszystkich jednostek! Opuścić statek i natychmiast się ewakuować! To nie koniec, Markus. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Czy to koniec? Tak jest. Akcja na najwyższym poziomie przez cały czas właściwie. Aż nie wiadomo, co tutaj teraz podsumowywać, bo ciągle się coś działo. I w ogóle bardzo ciekawy rozdział, bo łączący w sobie losy wszystkich trzech postaci. Zwróćcie uwagę, że są trzy oddzielne drzewka tych decyzji, więc możemy sobie je tak na szybko prześledzić. Statystyki globalne. Większość graczy uciekła, ale tutaj oczywiście były też inne wybory jakieś. Tak na szybko wam chociaż to pokażę, jak to wyglądało. Czyli to jest drzewko Markusa, tak? A tutaj R1 mogę wcisnąć, żeby wyświetlić schemat Connora. To za chwilę. Na korytarzu z Markusem. Dobra. Tutaj mamy właśnie Connora. Zaczęło się Ferndale. 96% graczy, czyli też nie każdy w ogóle miał ten rozdział, bo to też jest najwyraźniej zależne od wyborów naszych wcześniejszych. Pewnie też od tego, czy przede wszystkim Connor znalazł dane na temat Jerycha. To jest ciekawe. Patrzcie, że tutaj jakieś inne decyzje też mogły być. A, gdybyśmy nie byli na przykład defektem, to też by to się inaczej potoczyło. Tutaj tak samo. Jakieś decyzje wpływają na to, co jest też tutaj w tym drzewku, albo czego nie ma. Niesamowite. Ale też takie zakończenie miało większość graczy, że Connor uciekł z innymi mieszkańcami Jerycha. No i jeszcze mamy drzewko kary. Tutaj najbardziej szokująca ta informacja o Alice, że tak naprawdę przez cały czas była androidem. Tyle, że właśnie to tak naprawdę niczego nam nie zmienia w relacjach pomiędzy Alice a Karą. Chociaż powiem wam, że jakby się tak nad tym zastanowić, to chyba jeszcze ciekawiej by te relacje wyglądały z punktu widzenia nas, obserwatorów, graczy, gdyby jednak tutaj Alice była prawdziwym dzieckiem, bo to by było jeszcze ciekawsze, gdyby rzeczywiście androidka Kara miała na przykład przez resztę życia opiekować się prawdziwym dzieckiem. Ale swoją drogą to, że Kara, raczej że Alice jest androidem, też właśnie jest bardzo ciekawe. Kurde, tutaj widzę, że nie ruszaj się i to by prowadziło do jakichś innych ewentualnie scen. Mogłyby nasze bohaterki nie uciec zapewne. Ciekawe, czy mogły tutaj zostać zabite, ale wiele na to wskazuje, że w ogóle tutaj w tym rozdziale chyba każdy z bohaterów mógł zginąć, bo działo się naprawdę tyle, ciągle jakieś strzelanie. No zobaczymy. Zdecydowanie dajcie znać w komentarzach, jakie wasze są wrażenia po obejrzeniu tego rozdziału. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli wam się podobało. No i oczekujcie też na następne materiały. Niewątpliwie powolutku zbliżamy się do końca tej przygody. Mamy takie już momenty kulminacyjne, więc kurczę, aż sam się nie mogę doczekać, jak to się wszystko dalej potoczy. Póki co z mojej strony to tyle. Do usłyszenia.